kwietniowe popołudnie we wrocławskiej siedzibie Loży Dolnośląskiej BCC odbyło się spotkanie z generałem Leonem Komornickim. Z wielką radością w dniu dzisiejszym gościmy na spotkaniu Loży Dolnośląskiej Business Center Club pana generała Leona Komornickiego. Będziemy rozmawiali oczywiście o wydarzeniach, które spędzają sen z oczu nam wszystkim, które powodują, że myśli codziennie po wielokroć wędrują w stronę wojny na Ukrainie. Porozmawiamy o jej implikacjach, porozmawiamy o perspektywach możliwego rozwoju scenariuszy pozytywnych, negatywnych. Odniesieniu tego do Polski, Europy, świata. Myślę, że na część pytań odpowiedzi oczywiście nie uzyskamy, ale wspólnym wysiłkiem poszerzymy własne horyzonty, a być może ogląd na niektóre sprawy stanie się precyzyjniejszy, stanie się właściwszy, co pozwoli nam też dostosować nasze bieżące wybory do tego stanu, który jest przed nami. Oczywiście żywimy nadzieję, że po spotkaniu scenariuszy pozytywnych będzie więcej niż tych negatywnych. Spotkanie o charakterze salonu gospodarczego, więc z radością będziemy gościli także wielu znakomitych gości, którzy przybyli i przybędą na nasze dzisiejsze spotkanie. Pojawiłem się w Wrocławiu, moim ukochanym Wrocławiu, w którym spędziłem kilka lat będąc szefem sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego. No i jestem wychowankiem Śląskiego Okręgu Wojskowego, bo służyłem w garnizonach tego okręgu. No i po jakimś tam czasie znalazłem się w Warszawie i dzisiaj no jest mi bardzo miło, że goszczę wśród moich kolegów przedsiębiorców skupionych w stowarzyszeniu, jakim jest Business Center Club i Loży Dolnośląskiej tego stowarzyszenia. Moja misja jest związana z tym, co jest związane z naszym bezpieczeństwem, bo całe swoje życie poświęciłem tej sprawie i poświęcam nadal. I to wystąpienie, jakie będę miał przed moimi kolegami przedsiębiorcami, ma uświadomić moim kolegom, w jakiej sytuacji się obecnie znajdujemy w kontekście trwającej wojny w Ukrainie i wynikającej stąd dla nas obowiązków i zadań. Na pewno ta wojna, która trwa w Ukrainie, nie zakończy się szybko. Będzie jeszcze długo trwała. I to zobowiązuje nas do przewartościowania wielu przedsięwzięć, które związane są z działalnością gospodarczą, z działalnością społeczną, ale także wśród naszych bliskich, znajomych, wśród także jako głów rodziny. Każda rodzina tu musi zweryfikować swój budżet, swoje postępowanie i im także zachowanie się w tej sytuacji. Na pewno będzie trudniej, na pewno będzie ciężej. Trzeba w związku z tym zaciskać pasa. Trzeba też dokonać daleko idącej rewizji co do naszego postępowania w zakresie innowacji, w zakresie nowych technologii, bo te mocarstwa, które dzisiaj aspirują bycia hegemonem, a mówię tutaj o Chinach, w rywalizacji z Stanami Zjednoczonymi, wykładają coraz większe pieniądze na badania i rozwój. W tym roku Chiny wykładają 400 milionów dolarów. Są na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska na ten cel przeznacza wszystkie kraje razem wzięte 380 milionów. A więc w ten sposób nie będziemy równoprawnym partnerem w tym obszarze. Ten czas to także refleksja nad modernizacją naszej armii, na potrzebą zweryfikowania programu technicznej modernizacji armii, podporządkowanej ta modernizacja musi być tym zdolnościom, które są tak istotne, by zagwarantować dostateczną wystarczalność obronną naszego państwa, nie tylko sił zbrojnych, ale dotyczy naszego przemysłu obronnego, dotyczy naszej gospodarki, jej konwersji na potrzeby wojenne, dotyczy także edukacji społeczeństwa, bo społeczeństwo stanowi w każdej sytuacji, to Ukraina w sposób wyjątkowy nam to unaoczniła, że społeczeństwo stanowi fundament
siły obronnej państwa. Na tym fundamencie właśnie posadowiona jest armia. A to społeczeństwo świadome swoich obowiązków i zadań, które jest obronnie i psychologicznie przygotowane do wojny, właśnie takim jest społeczeństwo ukraińskie i ma oprzyrządowanie, i ma określone zadania i te zadania wykonuje. Są schrony, ukrycia, tam są zgromadzona żywność na czas przetrwania, bombardowań, uderzeń rakietowych. Bezpieczeństwo tym samym narodu jest zagwarantowane, to jest bardzo istotne, dlatego też w Mariupolu tak długo on się broni. A nam, my mamy dzisiaj w Polsce, proszę państwa, tylko 2% schronów dla społeczeństwa. To jak? To co, znowu wracamy do tego, co było, parafrazując to słynne powiedzenie, że rząd sam się wyżywi, a armia się sama obroni. Armia się sama nie obroni. A armia właśnie bez tego zaplecza, jakim jest społeczeństwo, polski przemysł obronny, gospodarka, ale także teren, który trzeba w czasie pokoju operacyjnie przygotować do obrony, bo to jest też istotna siła. Może on siedmiokrotnie obniżyć potencjał jakościowy, ilościowy potencjalnego agresora. I to Ukraina pokazuje. To Ukraina pokazuje nam. Kapitanie, ale mieli na to 8 lat. My mieliśmy na to 30 lat. Czy wszystko zrobiliśmy, co trzeba? Ja mam poważne wątpliwości. Przed nami wiele wyzwań, wiele zadań i właśnie w tym aspekcie przygotowania społeczeństwa, jego świadomości, jego odporności na te wszystkie zagrożenia, które w tej przestrzeni się pojawiają, żeby to społeczeństwo nie tylko ze strachu spanikowało, nie potrafiło się zachować, ale ono w tych sytuacjach ekstremalnych ma wesprzeć działania wojsk. I właśnie dlatego armia ukraińska tak dzielnie walczy, bo ma za sobą społeczeństwo, które jest, tę armię wspiera w każdym obszarze. Gospodarka narodowa funkcjonuje, prezydent Zełenski, jego rząd kieruje obroną państwa i prowadzi politykę zagraniczną, apelując do sumień, do przywódców świata, żeby spieszyli z pomocą, bo dzisiaj nastąpił ten czas, gdzie są potrzebne armii ukraińskiej czołgi, samoloty, żeby ona mogła przejść do kontrofensywy i wypchnąć okupanta ze swojej ziemi. Jeżeli tego nie będzie, to armia ukraińska będzie stała w tej pozycji, którą zajmuje dotychczas. A ten czas pozwoli Rosji na odbudowanie potencjału tego ofensywnego, uderzeniowego, tworzenie drugich rzutów operacyjnych, żeby kontynuować dalej te działania ofensywne i realizować swoje cele polityczne. Po wykładzie generała Komornickiego odbyła się dyskusja połączona z zadawaniem pytań. Jako że generał Komornicki jest świetnym mówcą, trudno było zakończyć to spotkanie, które trwało do późnych godzin wieczornych. Jak zwykle po części oficjalnej nastąpiły rozmowy kuluarowe. Każdy mógł liczyć na indywidualną rozmowę z panem generałem.